O romansach i skandalach wielkich hollywoodzkich gwiazd powiedziano już chyba wszystko. Ale jak wyglądało ich prawdziwe życie? Tak jak zwykłe śmiertelniczki miały swoje sposoby na makijaż, stylizację, ćwiczenia, swoje ulubione przepisy. Zostańcie ze mną, a poznacie sekrety i triki największych gwiazd Hollywood. Moja dzisiejsza bohaterka w pamięci widzów najbardziej zapisała się dwiema rolami. W jednej z nich wciela się w postać płatnej zabójczyni Czarnej Mamby. W Kill Billu przemoc i krew są niemalże w każdej scenie. To kompletnie kłóci się z wychowaniem, które odebrała Uma, ponieważ jest córką pierwszego buddyjskiego mnicha w Ameryce. W jej domu bywał nawet Dalaj Lama, a swoje imię otrzymała po jednej z buddyjskich bogiń. Buddyjskie świątynie jednak bardzo szybko zamieniła na plan filmowy. Jej pierwszym obrazem było Kiss Daddy Goodnight, zagrała w nim mając 17 lat. Ale wracając do Kill Billa, zawsze chciałam się poczuć jak Czarna Mamba. A dzisiaj pomoże mi w tym trener. Dobrze? Trzymam? Świetnie. A teraz przysuń miecz do siebie. Podnieś do góry łokieć. Spójrz w kamerę. Mój nauczyciel, który tworzył choreografię do Kill Billa, mówił, aby ustawić tak miecz, aby było widać twoją energię. I było bardziej dramatycznie. Dokładnie. Dobra. To co? Ćwiczymy. Przygotuj się. I góra, dół. Góra, góra, obrót. Cięcie. Wow. Poza tym ostatnim elementem, jak mi poszło? Świetnie, fantastycznie. Uma Thurman też była bardzo dobrą, bardzo pilną uczennicą. Tak mówił Tetsuro Shimaguchi, który ją przygotowywał do tych scen. I tobie wyszło fantastycznie. No, czyli już jestem jak Uma Thurman. Uma Thurman, przygotowując się do roli Beatrix Kiddo, czyli Czarnej Mamby, miała nie lada wyzwanie. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć urodziła swoje drugie dziecko i musiała zrzucić sporo kilogramów. Wtedy ulubioną pozycją w jej diecie było jagodowe smoothie. Ile ludzi? Tyle przepisów na jagodowe smoothie. Ja przygotowałam dla Was moje ulubione. Wszystkie składniki wrzucamy do naczynia i następnie blendujemy, a będziemy potrzebować. Szklankę jagód, można skorzystać z amerykańskich borówek. Pół łyżeczki świeżego, startego imbiru. Jedna łyżeczka miodu. Sok z jednej limonki. Jedna szklanka mleka kokosowego. Pół awokado. 1/4 jakiejś ostrej papryczki, na przykład jalapeno, bez pestek, żeby nie było za ostro. Pół łyżeczki stevii i kilka kostek lodu. Następnie wszystko miksujemy. Kiedy już osiągniemy jednolitą masę, przelewamy do szklanki i rozkoszujemy się tą zdrową pysznością. Ten zdrowy napój służy też figurze, a fantastyczną figurę Umy Thurman możemy podziwiać chociażby w filmie Batman i Robin. Pamela? You look great. Especially for a dead woman. Hello, Jason. Powiem Wam szczerze, że ten koktajl w ogóle nie kojarzy mi się z Umą Thurman. No może odrobinę ze względu na kolor. Bohaterka filmu Histeryczna ślepota, którą zagrała Uma Thurman, bez przerwy chodziła w fioletowych rzeczach. Za tę rolę Uma Thurman dostała Złoty Glob. Masz oczy jak Patrick Swayze. Naprawdę? Świetnie. Dobre to jagodowe smoothie, ale co zrobić, kiedy scenariusz mówi, że muszę je wymienić na taki mleczny koktajl. Taki właśnie mleczny koktajl, dosyć fikuśny, wart tylko 5 dolarów, Uma Thurman piła w jednym filmie, kultowym filmie. Ciekawa jestem, czy pamiętacie w jakim. Yummy. You think I can have some of that? Be my guest. Pulp Fiction. Oczywiście obok Kill Billa to najpopularniejszy film Umy Thurman. Zagrała w nim żonę gangstera i za tę rolę otrzymała nominację do Oscara. Biała koszula, czarne spodnie i
peruka. Myślę, że już wiecie, co się będzie działo. Mieliśmy Umę walczącą, teraz czas na Umę tańczącą, jeszcze buty. A wy w tym czasie obejrzyjcie fragment innego filmu, Niebezpieczne związki, film kostiumowy, to dzięki temu Uma zaistniała w społecznej świadomości. I'm used to being in bed by 9 at the convent. So I should hope. No, to chyba jestem prawie gotowa. Muszę się tylko pozbyć butów, nie będą mi potrzebne do tańca. No, ale przydałby mi się jakiś John Travolta, nie będę przecież sama tańczyć. No dobra, to jeszcze jakaś muzyka. Jakie dziwne wrażenie, że im to wychodziło lepiej. Ale najważniejsze, że to się dobrze bawić. Zapytana o tajemnicę swojego fantastycznego wyglądu, w jednym z wywiadów Uma Thurman powiedziała: to muszą być kąpiele w mleku. Więc ja wam teraz pokażę, jak taką kąpiel w mleku sobie przygotować. Do wanny z gorącą wodą dolewamy 4 do 5 litrów mleka. Najwięcej wartości odżywczych ma owcze, ale jest drogie i trudne do zdobycia, więc ja dzisiaj mam kozie, ale można użyć też zwyczajnie krówiego mleka. Następnie dodajemy 5 do 6 łyżek soli morskiej. Można to też zrobić na tak zwane oko. I do tego 5 do 10 kropli ulubionego olejku zapachowego. Moja kąpiel będzie bardzo aromatyczna. Mleko ma działanie złuszczające dzięki zawartym w nim kwasom mlekowym, a jednocześnie dzięki zawartym w nim tłuszczom ma też działanie nawilżające. Idealna kombinacja. Takie kąpiele muszą działać cuda, bo Uma Thurman wygląda świetnie nawet jako zmęczona życiem matka w filmie Motherhood. Kiedy będziesz w moim wieku, mam 44 lata. Wyglądasz fantastycznie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Umę Thurman. Żegnam się z wami, ja tu sobie jeszcze chwilę posiedzę. I przerzucamy stronę scenariusza, żeby dowiedzieć się, co się dzieje dalej. Obrót i przecinasz. Mogłam się do tego przyzwyczaić, nie dziwię się, że się tak wkręciła. Znam nawet parę osób, w stosunku do których bym użyła tej techniki.